you're doing fine, cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. Cześć kochani, witam się z Wami z Grecji, a tak dokładnie z Krety. Właśnie przyjechaliśmy i Chris nas wczekinował, przeszliśmy się na chwilkę do pokoju. W ogóle słyszycie to? I chciałam tylko zobaczyć, jak to tutaj wszystko wygląda i mówię, a to się z Wami przywitam, bo nawet się nie przywitałam. Tylko Wam pokazywałam takie przebitki z lotniska i z tej drogi tutaj. No i oczywiście zabieramy Was razem z nami, aczkolwiek planujemy troszeczkę się zrelaksować i może nie aż tak tyle nagrywać, ale na pewno planujemy pojechać w parę miejsc, więc chciałabym nagrać i zabrać Was razem z nami, więc mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Patrzcie to, miałam już dzisiaj nie nagrywać, ale ubrałam sobie spodenki i koszulę, a patrzę, a Chris już jest ubrany też na biało-czarno, więc mówię, nie, no to muszę nagrać. Mamy nawet podobne sandały, klapki znaczy się, więc stwierdziłam, że jednak nagram. Idziemy właśnie na nasz pierwszy obiad i zobaczymy, co serwują. To podobno jedzenie jest bardzo dobre. Idziemy! Cześć kochani! Cześć, witamy! Cześć, witamy! Witamy się z Wami już kolejnego dnia. Wczoraj w sumie nie vlogowaliśmy, ponieważ mieliśmy taki bardziej organizacyjny dzień. Ja się rozpakowywałam, Chris trochę się przespał. Później nagrywaliśmy dla Was rolkę, która bardzo Wam się podobała. Później troszkę po basenie i poszliśmy właśnie zabukować sobie dzisiejszą wycieczkę. Bo dzisiaj jedziemy do Balos, a Balos to jest taka miejscówka, taka wizytówka Krety, jedna z wizytówek Krety. I to jest, teraz jedziemy autobusem, ale to jest w ogóle wycieczka statkiem, nie wiem, małym czy dużym. W każdym bądź razie nie da się tam jechać samochodem, podobno się da, ale wczoraj ja chciałam nawet jechać samochodem i mówię do Krista, to chodźmy, wypożyczymy samochód na niedzielę, a dzisiaj jest sobota. I mówię, pojedziemy od razu do kościoła, pojedziemy na Elafonisi, która, co też jest bardzo popularna plaża. I pojedziemy na Balos. A wczoraj, już po zabukowaniu tej wycieczki na Balos, tym statkiem, poszliśmy wypożyczyć samochód na niedzielę i musieliśmy podpisać kontrakt, że pod żadnym warunkiem nie możemy jechać samochodem na Balos, ponieważ tam jest taka droga kamienista i ubezpieczenie w ogóle nie obejmuje tej strony wyspy. Więc to było takie śmieszne, bo ja chciałam jechać samochodem, a my nawet nie moglibyśmy tam jechać samochodem. Więc fajnie, cieszymy się, zabieramy Was dzisiaj z nami. To będzie taki dzień vlogowania i mam nadzieję, że się Wam będzie podobało. Say you don't, just give me something so I can move on.
pull me closer or push me away. Let me know if we'll be okay. Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing, so spell it out. Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something for me, say it now. Cause I can't wait for you forever. Patrzcie na to! Jaka piękna woda, piękny kolor po prostu morza, a więc właśnie już prawie jesteśmy i płynęliśmy godzinkę i tutaj mamy 2 godzinki, możemy sobie zostać i później będziemy płynąć do kolejnego miejsca, no ale najpierw tutaj zobaczcie, jak jest cudowny sklep. Ten to jest jak turysta po prostu. Czekaj na niego, po prostu się rozgląda wszędzie. Ja tu chcę nagrać, a on ma czas, chłopak. Zobaczcie, jaki tam jest kościółek taki jakiś na skalę. Czy w ogóle widać? Nie wiem, jak widać. No więc jesteśmy, idziemy sobie wodą i coraz jest głębiej i głębiej. O kurde! O no! Kurcze! Cały jest mokry. Ale idziemy tam. Nie wiem, czy to tak widać, ale w każdym razie pod górkę, tam, żeby zobaczyć ten widok sławny, jak sobie zgooglujecie Balos Lagoon. O kurcze. Jak sobie zgooglujecie Balos Lagoon, to właśnie to jest pierwszy cud, co widać. Ja w to nie mogę uwierzyć. Patrzcie, on myślał, że tu jest płytko i tam było płytko, ale patrzcie to. Baby, you're gonna wait your backpack. No, don't go further. Oh my god. Dobra, zobaczymy się za chwilę. Say you love me. Say you don't. Just give me something so I can move on. Boże, czy to widzicie? Zobaczcie, jak pięknie. Patrzcie na to, kochani, normalnie nie mogę w to uwierzyć. Wygląda jak jakiś nierealny obrazek namalowany, a to w ogóle jest rzeczywistość nasza dzisiejsza. Kolor morza jest przepiękny. Naprawdę jakby jakiś filtr został na niego nałożony. I w końcu
Zeszło nam chyba 15 minut, ponieważ tam na samym początku jest troszkę gorzej przez to, że jest piasek, a tutaj są schody, więc nie jest tak źle, no ale widok jest po prostu przepiękny i było warto. Ach. Szkoda tylko, że mamy tylko jeszcze kolejną godzinę, więc chcemy zejść tam na dół i troszeczkę się poopalać, ale naprawdę przepięknie. Ostatni widok tutaj, stąd. I idziemy na dół już, bo zostało nam pół godziny, żeby poleżeć na plaży i będziemy jechać w kolejne miejsce. To jest jedyny taki minus chyba tego, że tutaj mieliśmy tylko 2 godziny, więc chyba nie brali tego pod uwagę, że tam do góry ludzie będą szli. No bo zostało nam pół godzinki i tyle, a fajnie by było zostać troszeczkę dłużej. No ale takie uroki właśnie, jak się bierze wycieczkę zorganizowaną zamiast samemu, ale też z drugiej strony, tak jak mówiłam, tym samochodem nie moglibyśmy tutaj przyjechać, więc ja nie wiem, jak ludzie tu przyjeżdżają. Na pewno jakoś ryzykują, ale ale jak wypożyczają samochód, to jest dokładnie napisane, że tutaj nie mogą przyjechać, więc no nie wiem. No ale mimo wszystko warto było, więc to na pewno jest wycieczka, którą trzeba sobie zorganizować, jeśli przyjeżdżacie tutaj. No i zostawimy wam detale w opisie oczywiście. No i wracamy, już nasz statek już trąbi na tych, co się spóźniają, chociaż my jeszcze mamy minutę i musimy być na statku. Kochani, więc chciałam nagrać się tutaj z tej plaży, więc dojechaliśmy do tego miejsca drugiego, gdzie mieliśmy dopłynąć. Napiszę wam, jak się nazywa to miejsce na ekranie. To jest po prostu plaża i tam u góry jest zamek, więc tam gdzieś u góry, ale już nam się nie chciało iść, ponieważ przez to, że byliśmy na tym Balos i tam w sumie przez to, że poszliśmy na tą górkę, to straciliśmy godzinę i nie mogliśmy się nacieszyć wodą i plażą, to tutaj zdecydowaliśmy, że po prostu sobie się poopalamy, poleżymy sobie troszkę i posiedzimy w wodzie, ale jest tak gorąco, że nawet jak ja próbowałam się posiedzieć, poleżeć na ręczniku, to się nie dało, po prostu musiałam wskoczyć do wody, co fajnie. Aczkolwiek no, też mieliśmy 2 godziny, więc dużo czasu nie było. A z drugiej strony fajnie, bo teraz jak będziemy wracać, jest godzina 4, no to miejmy nadzieję, że jeszcze uda nam się posiedzieć przy basenie. Więc taki dzień spędziliśmy. No i tak chciałam właśnie taką małą aktualizację, taki update'ik wam nagrać. No i co, widzimy się później. Za chwilę, jutro zobaczymy. To na razie. Oh,
Cause I won't stay awake till morning. I won't stay another night. If you're feeling something for me, say it now. Cause I can't wait for you forever. Say it now. Cause I can't wait for you forever. I can't.